Dzień dobry. Witamy Was po roku przerwy na naszym kanale. Naprawdę wspaniale jest wrócić do żywych. Świetnie się czuję. Przerwa spowodowana była niestety moją chorobą. Wyniki powoli, powolutku wracają do normy. Ale nie o tym. Nie o tym gadajmy. Było, minęło, przeszło. Jesteśmy. Wracamy do Was i postaramy się zrobić dobry content. Wzbogacony content. Bo nie tylko będziecie widzieli, jak pysznie jemy, jak sobie podróżujemy, ale mamy dla Was coś specjalnego. Więc w tym momencie witam Was w moich naprawdę sexy gumiakach za 8 dobrych dyszek z Brie Comarche. Będą one nieodłącznym elementem naszych cudownych wypraw. Elementem wypraw na pewno będzie Heniek, jeżeli tylko na to pozwoli pogoda. I będzie także i Kamila. Kamila w tym momencie jest operatorką, więc ładnie nagrywamy ten wstępniak. Póki jeszcze oglądacie, chciałbym Was poprosić o to, że nie było nas rok czasu, to już mówiłem, łapki w górę i zostawiamy subskrypcję. W tym momencie zobaczcie, tutaj Wam się wyświetli, ile procent osób ogląda bez subskrypcji. Bujamy, bujamy algorytm, rośniemy, bo naprawdę będzie dużo działo się fajnych rzeczy. Ale dobra, nie przedłużając, lecimy z intrem. Jakie intro? Przecież my nie mamy intro. Wielu z Was już na pewno, jak widzi tam tą oto rurę, kojarzy, co będzie grane. No ale też powiem, co, jak, po co i dlaczego. Siedząc w tych wielu kolejkach u tych lekarzy, no bo każdy z nas, kto miał kontakt z NFZ-em, wie, jak to wygląda, miałem czas na to, aby złapać nową zajawkę. No i ją złapałem. Dzięki YouTube'owi, dzięki panu Marcinowi, którego wiele filmów oglądałem i z tego miejsca go pozdrawiam. Szanowni Państwo, no bo myślałem na początku o wykrywaczu, no ale ile mamy tych kanałów detektorystów? Fajne zajęcie, świetne. Świetne chłopaki, jak to się mówi, robią robotę. Ale mówię, pan Marcin, zacząłem oglądać jego materiały i przyznam, że bardzo mnie zajawiły. Więc po tej rurze już część z Was poznała, a teraz zapraszam Was, żebyście zobaczyli drugą część sprzętu. Moi drodzy, chciałbym Wam przedstawić sprzęt do kopania, jak to się potocznie mówi, złota. Kopania, pozyskiwania grudek, samorodków złota. Pierwszy rzut mamy miskę do płukania, mała 27. Następnie mamy mamy sito 37, duże. Na nie mniej więcej będziemy wrzucali urobek i sobie przesiewali grubszą frakcję od drobniejszej. Drobniejsza będzie szła sobie do wiadra, a następnie będziesz sobie szła na przesiewacz. I teraz zapraszam bliżej. Chodźcie, podejdźcie, podejdźcie. I tu mamy clue całego programu. Mianowicie, jest to przesiewacz firmy Golden Shark. Jego zestaw składa się z pompy, węża łączącego pompę z przesiewaczem. No i jak samego urządzenia w postaci przesiewacza, który tutaj widzicie. Na ziemi obok przesiewacza także znajduje się akumulator. Kupiłem 28 amperogodzin, tam bodajże na stronie zalecany był 21 i myślę, że takie 18-21 się świetnie sprawdzi. A dlaczego tak mówię? Ponieważ jeszcze nie byłem ze sprzętem na rzece ani na strumieniu, ale w warunkach domowych, w wannie, podłączyłem ten sprzęt i na tym akumulatorze 28 amperogodzin spokojnie ta pompa sobie działała ponad 9 godzin. Więc obstawiam, że no większość z Was nie będzie non-stop płukała te 9 godzin, ale tutaj mogę powiedzieć, 28 amperogodzin spokojnie będzie tyle czasu pracowało. Jesteśmy, tak jak już wcześniej widzieliście, we wspaniałych okolicznościach natury i to miejsce, teraz się obrócę,
zobaczycie i na pewno wielu z Was, którzy pozyskiwali złoto już po samej wiacie, skojarzy. Okej, jesteśmy niedaleko domu, ale jest to nasz pierwszy wyjazd. Chodźcie, Wam coś pokażę. Znajdujemy się nad tym strumyczkiem, mała rzeczka górska. No nie, whatever. My z Kamilą i Henkiem udamy się bodajże w tamtą stronę. Nie wiem, jakieś 100-200 metrów. Zobaczymy, jak Heniek będzie się czuł, idąc po takich kamorach. No i czy Kamila da radę. I w dniu dzisiejszym rozpoczniemy pierwsze próby, o ile się uda, coś będzie, pozyskiwania złota. A wszelki urobek, jaki będzie, będę zawsze nosił przy sobie i wkładał do tego wisiorka. Ja wiem, jak to się nazywa na temu, wiem, ale nie do tego będzie służyło. Także do zobaczyska w kolejnej odsłonie. Siema. Na pewno już w tle słychać za mną działającą pompę. No, jesteśmy po kilku wrzutach rurą. Przepraszam, że się zawieszam, ale myślę. No bo oczywiście, jakże mógłbym pojechać na wyprawę, ale nie kupić sobie porządnego wiadra i porządnego szpadla. Mam saperkę od teściów, zaraz Wam pokażę, ale niestety, no jest takie podłoże bardziej kamienne, więc tutaj pompa się bardziej spełnia. Pokażę Wam teraz płucznię mniej więcej, jak stoi, jak działa. Pokażę tą saperkę, jak jesteśmy ustawieni, skąd pobieram materiał. No i co? I będziemy zaraz robić dalej. Dobra. Tu w tym momencie nie wiem, czy mnie słychać. Mam nadzieję, że woda za bardzo nie zagłusza. Mamy płucznię. Tutaj nakładamy cały materiał. Woda sobie idzie. No i tutaj widać już w płuczni pierwsze przepłukane elementy. Już troszkę narzuciliśmy. Kamila w ręku trzyma saperkę, ale nią niestety w tym podłożu nie dało się w ogóle pracować. Jest ono tutaj kompletnie takie kamieniste. Mam nadzieję, że nie za bardzo odbijają się refleksy. I z tych kamieni no ciężko raczej coś wyłuskać tą saperką. Może jak będę miał szpadel, to będzie lepiej. I w tym momencie bardzo dobrze sprawdza się rura. Czyli rurą sobie gdzieś tutaj pobieram materiał i normalnie pompuję na płucznię. Dam Kamili kamerę. Mniej więcej ona zaraz Wam nagra, pokaże co, jak to wygląda. Chyba, że Ty chcesz rurować. Pierwsze... Nie. Kamil? Dobra, Kama próbuje. Oczywiście nie ma gumofilców, więc to będzie jej pierwsze rurowanie. I... No. Dobra, nieudane. No tutaj bliżej spróbuj, tak jest. I na pół. Ale to zasi. I... Nie, dobra. Nie, chodzi o to, że rozmawiałem z Marcinem z Golden Sharka właśnie i podejrzewam, że tutaj ta rura setka, przepraszam, ta długość jest za duża dla Kamy. Dla niej byłaby 50 dobra. Na mój wzrost, czyli 175 w kapeluszu, Marcin, bo ja na początku miałem 50 wrzuconą, ale Marcin polecił, żeby na mój wzrost dobrać sobie setkę. No i tak zrobiłem. Tak zrobiłem, kupiłem setkę. Dla mnie ona jest spoko, ale jak Kama się zajawi i będzie chciała ze mną kopać, to na pewno od Marcina zamówimy 50 dla niej i będziemy lecieć. W tym momencie co jeszcze? Bo było nowe sito. Kamila wzięła i samymi kamieniami, nawet tutaj nie badaliśmy nic, samymi kamieniami je matowiła. Jak widać, pan starszy. Heniu, żyjemy? Heniu? Tak, Heniu sobie chilluje spokojnie. Tam Kama ma krzesełko, sobie siada, w razie czego obserwuje. Miska z wodą jest. Tu jest cały mandżur. Kamila, depczesz łopatkę ogrodową. No i tutaj na brzegu akumulatorek. Kawałek dalej pompa w wodzie. No i jest jazda. Raz,
Dobra, jesteśmy po, powiedzmy, przerzuceniu kilku wiader, kilkunastu rur. To jest moje pierwsze opróżnianie maty. Pierwsze w ogóle będzie płukanie na miejsce, także uczę się tego z Wami. Jedynie co, to podpatrywałem, mówię, na kanałach Polskiego Złota, co, jak, po co, dlaczego robił, więc robimy to razem. Do wiadra nalejemy sobie wody i będziemy tutaj ściągać matę. Podstawię pod włócznię w miarę i matę powolutku, spokojnie będę wyciągał. Jak widać, ładnie, fajnie, zgrabnie poszła. I teraz cały urobek stąd wezmę sobie, wrzucę do wiadra. Z maty. Dobra. Poszło w miarę czyste. Na macie nic nie widać. Niech sobie leży. Ale tutaj w płuczni mi jeszcze zostało trochę. Więc podstawię wiadro. A weź, Kama, odpal płucznię. Już sekundę, wycofam się. Oj, pięknie. Już? Tak, leć, leć. Idzie. No dawaj, dawaj, jeszcze, jeszcze. No i dobra, będzie. Super. Dobra, wypłukało się. I teraz mamy cały materiał w wiaderku. Przerzucimy to na miskę i będziemy powoli wykonywać te ruchy okrężne. Jak widać, to jest cały urobek z płuczni. My się teraz rozłączamy, wrzucamy to na sito i płuczemy. Jak coś będzie, to Wam pokażę. Elo. Kamila jeszcze płucze tą miskę poprzednią. Ja tu mam już wiaderko materiału do przepłukania, ale chcę Wam pokazać coś, bo tutaj ten kawałek, z którego pobierałem, nie wiem, no nie wydawał mi się taki super, no ale dobra, tu mamy początki, ale podejdę i coś Wam pokażę. Bo tutaj widzę, że woda płynęła, mamy te kłosy położone wszystkie w jedną stronę, więc jak ostatnio były ulewy, podejrzewam, że no tutaj mogła woda ładnie wylać, więc podszedłem tutaj, bo zazwyczaj takie zagłębienia, z tego co widziałem na filmach u chłopaków, tutaj takie miejsca, to są fajne, gdzie właśnie mogło występować to złoto, więc tutaj teraz jestem, pobrałem sobie troszkę materiału, to co widzieliście w wiaderku, no i kawałeczek dalej. Jak widać, o, tam jest Kama. Idę i powoli sobie wrzucam na płucznię. Może coś z tego będzie. W tym czasie Kamila wypłucze tą miskę poprzedniego urobku. No, a ja wykonuję proste manewry. Łopatka z działki. Pyk, materiał na płucznię. I powoli dajemy jej to przepracować. Pyk, materiał. I sobie spokojnie wszystko tutaj przelatuje. Teraz wrzucimy tutaj. Jak widzicie, woda się zabarwia. I tak sobie z 4-5 wiaderek z tamtego miejsca przepłukam. I mam nadzieję, że coś wyjdzie. Ta płucznia, mimo że w nazwie ma mini, ona skubana jak taka łopatka normalnie i daje na luzie radę. Więc jestem
Na chwilę obecną jestem mega zadowolony. Dobra, na dzisiaj kończymy dzień. Z tamtego płukanka wyszły jakieś 2-3, wedle naszej opinii, drobiny złocin. Tam miejsce, które Wam wcześniej pokazywałem, przepłukaliśmy właśnie 3 wiadra, ale na dzisiaj będziemy kończyć, więc sobie urobek, ten, który jest na macie po wiadrach, wrzucę do wiadra, spakujemy mandżur stąd, pójdziemy sobie spokojnie pod wana, może coś zjemy i w tym czasie przepłukam to. Co, pokażemy, co jemy? Co, pokażemy, coś tam zagotujesz, albo pojedziemy na nową miejscówkę i coś, zaraz coś będziemy wymyślać. Konkluzja taka, zwijamy się stąd, pokopaliśmy troszkę, porobiliśmy swojego. Pierwszy dzień nauczyliśmy się obsługi płuczni. Ja bardzo mocno nauczyłem się tego, jaką mniej więcej wysokość ustawiać, w zależności od tego, jaki mam urobek. Płucznia mi krzywo stała, co widać po urobku, że jest lekko przechylony. To też jest nauczka dla mnie na przyszłość. A resztę tak naprawdę to teraz idę do auta, szukamy cywilizacji i będziemy uczyć się, jak płukać miską, bo jeszcze musimy to nadrobić. Także ja wyciągam matę, zrzucam wszystko, co trzeba do wiadra, zwijamy się powoli z kamą i lecimy do wana. Także tutaj matę ładnie wypłuczę. Maszynkę zaraz, tą przesiewacz zaraz wymyję. Resztki kamyczków. O, wyłaź. Dobra. Kama jeszcze tylko odpala akumulator, żeby się przepłukała. Jasne. No. Powybieram stąd wszystko do wiadra. Zakładam matę. Coś się weźmie na razie. Teraz odłączymy tutaj rurkę. No, podpinaj akumulator. No, będziemy wypłukać to wszystko. No, wyczyścimy to i... Jaki kamulec. Dobra, dobrze. Przeczyszczone, my się zawijamy, także do zobaczenia później. Teraz wyjeżdżamy z lokalizacji tej pierwszej. No z tej miejscówki jedziemy, w kawałek cywilizacji, żeby jakiś internet dorwać. Żeby może Wam dzisiaj wrzucić już pierwszy odcinek. W sumie to nagrywamy do tego odcinka. Jedziemy, gdzieś się ustawimy. Ja jakieś jeziorko bym dzisiaj zaliczył. Nie wiem, no jedziemy coś... Obiad, zacznę montować odcinek i tak dalej. Poszukiwania dzisiaj, no ocenicie sami, ale jak na pierwszy raz nie wracamy, chyba nie wracamy z pustymi rękoma. Zobaczymy. Ja obstawiam, że na pewno nie wracamy, bo tam na pewno jest blaszka złocieniowa i to jest nie jedna. No, także fajnie, dobra zajawka, cieszę się.
No i tyle, no dobra, my lecimy, będziemy jeszcze się włączać. Ha, dojechaliśmy na miejsce, ale wam powiem, że kurde, jak wam to pokażę, no jest pięknie, jest pięknie. Fajna miejscówka i szczerze tak powiem, że jak gdzieś tutaj mieliśmy rzekę Bóbr, mieliśmy rzekę Skora, więc mamy niedaleko takich miejsc do kopania, ale w chwili obecnej ta miejscówka, no będzie mi się klasyfikowała w top 5? No oczywiście. W top, no Kama mówi, że top 5. Dobra, nie zwlekam. Na szybki wypad na weekend? Rewelka. Tak jak my jeździmy. No, także dobra, nie przedłużam, pokażę wam mniej więcej o co chodzi, ale wow. Check this out. Wjechaliśmy sobie tutaj tędy między tymi drzewkami. Jak widać wiwarek, chwila, bo idziemy się przejść. Dobra, wiwarek zamknięty, stoi sobie tutaj pod laskiem, więc cień Heniek będzie miał. Wszystko pięknie cacy, patrzcie tutaj. Kawał, ogrom placu wolnego. Ja wiem, że teraz siedzicie w pracy za biurkiem, jakieś korposzczurowe tematy, a Bąbel wam pokazuje, jak będzie pięknie spał, no ale trudno. No. Możecie napisać maila albo w komentarzu, to gdzieś się spikniemy kiedyś po trasie na pewno. Pójdziemy pokopać albo coś, nie wiem, ugrillować. Co nie piękności? No. Boczek grillować. I nie chciałem wjeżdżać dalej, wam powiem, bo zobaczcie, co tu się dzieje. A jeszcze podejdziemy szybko do wody. Do wody normalnie rzut beretkiem. Takie cienie fajne widać. I do wody. Pam, para, bam, pam, pam. Sekund 5. Jest się przy wodzie. Dobra, mówię, tutaj nie chciałem wjeżdżać, bo w sumie nawet i tu jest dobra miejscówka, żeby się ustawić. Ale Kama mówi, a tu mnie to nie kręci, więc git. Nie wiem, czy to jest teren prywatny, czy co. Ale zobaczcie, przyczepki sobie stoją. Ładnie, autka. Nie no, bomba miejscowa. Bomba. Mi się mega podoba. Tu widać, że to są te przyczepy na stałe poparkowane. Czyli ludzie sobie po prostu przyjeżdżają, może żaglówki wodują i tak dalej i mile spędzają czas. O, takie właśnie weny lubię, takie kampery lubię, to jest coś pięknego, klasyka, zabytek, na podwoziu jeszcze VW T4 bodajże. Ła, bomba. Cały czas mówię ła, bomba, bo się jaram, bo wreszcie kurde wyszedłem z tego domu. Wreszcie wyszedłem z ciemnoty budynku i wiecie, dla mnie no po prostu wszystko jest bomba, co nie? Że nie muszę na chacie siedzieć. Tak, tu ludzie siedzą po prostu sobie na stałe. Super, super. Wędkowanko, łódeczki. No i fajnie, to jest live. Heniołek idzie z tą, z Kamą. Tu jakaś tojka. Podejrzewam, że ktoś sobie prywatnie wstawił tojkę. Co, Pusia? Naprawdę nie ma ludzi. Słuchaj, no jest środa. Oni, wiesz, wszyscy do pracy polecieli. Co nie? Ludzie w pracy. Tylko my się szwędamy. No, mogą być mikrofony zagłuszone. Przejdziemy się jeszcze tutaj kawałek do końca. I sprawdzimy, co jest grane. A może widelec się trafi, coś lepszego z miejsc. Droga dojazdowa jest do bani. Droga dojazdowa jest do bani, bo wytelepało nam auto. Nie, tu sobie ludzie spokojnie siedzą. Grillują. Tu jakaś przyczepka też. Tu jest dobra miejscówka. Ale tu kosz jest jakiś, to nie będziemy się komuś wcinać. Dobra, słuchajcie, kończę, idę zapytać tubylców, czy to jakieś jest prywatne coś. I później się włączymy, bo będziemy gotować coś i będę płukał jeszcze to złoto, także do później.
obchód skończony. Przeszliśmy się tutaj ten kawałeczek. Miejscówka ładna. Widzę, kurde, w podglądzie, że mi kłaczory odstają, no ale tak to jest, kiedy się włosy zapuszcza. My akurat będziemy jeść. Jak widać, Heniek chilluje. Dostał. Ma swoją wodę. Ma swoją karmę. U Kamili wjechały gołąbki na opakowaniu, rzekomo napisane, że porcja na... dwie osoby. A u mnie wjechały flaczki... porcja na trzy. Z napisem porcja na trzy osoby. Widzicie gabaryt miseczki, tak? No i dobra, wszystko jasne. My wcinamy przy tak pięknych widokach, tak jak już wam wcześniej pokazywaliśmy, a później wezmę sobie, wystawię laptopa. Proszę, proszę, zobaczcie, jaki chill ma cielaczek. Heniu, co tam, mordo? Chillujesz? Wypoczywasz? No i dobra. Do później. No. Tu już się kameruje? Tak. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, jest 21. My sobie zjedliśmy ten pyszny posiłek, który tam było widać. Nie płukaliśmy dzisiaj urobku tego, co pozostawiliśmy w wiadrze, bo zjedliśmy i zabraliśmy się za montaż nagrania dla was. No powoli, daj kamerę, powoli kończymy robić, żebyście mieli materiał może na rano, żeby się wrzucił na YouTube'a. Odcinek, no, powiem wam, jestem taki średnio z niego zadowolony, no ale wybaczcie, no po rocznej przerwie te materiały, no materiały się poprawią. No dzisiaj ten odcinek tak kręcony, bo kręcony, uznajmy go za rozruchowy. Od jutra spokojnie sobie ruszymy, także tak jak mówię, wybaczcie, materiał powoli się składa. Godzina 21, aktywuj system Windows. Dobra, Kamuś coś jeszcze dopowiada? Nie, co mam dopowiadać? No, także słuchajcie, my idziemy, znaczy ja go zaraz zakończę, zostało jeszcze nie wiem ile minut, jeszcze 2 minuty musimy tutaj przejrzeć, coś tam dociąć, obciąć, dołożyć i puszczę renderowanie. Puszczę, nagrałem go w 4K, ale wiecie co, puszczę go w 1060, żeby miał mniejszą, powiedzmy, gramaturę i żeby się szybciej wrzucił. Także do zobaczenia. Do jutra. Cześć.